Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawię Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Księga trzecia, odcinek 30, rozdział 54. O odmiennych poruszeniach natury i łaski. Chrystus, Synu, uważaj bacznie na różne poruszenia natury i łaski, gdyż są one bardzo sobie przeciwne, lecz tak subtelnie działają, że zaledwie człowiek duchowny i wewnętrznie oświecony może je rozeznać. Wszyscy bowiem pragną dobra i w słowach swych oraz czynach mają jakieś dobro na celu, dlatego wielu oszukuje się pod jego pozorem. Natura jest podstępna i wielu pociąga, usidla i zwodzi, mając zawsze na celu siebie. Lecz łaska postępuje z prostotą, unika wszelkiego pozoru, nie knuje podstępów, wszystko czyni jedynie dla Boga, gdyż w Nim ostatecznie spoczywa. Natura niechętnie umiera, nie chce być tłumiona ani zwyciężana. Nie chce też nikomu podlegać, ani dobrowolnie wprzęgać się w jarzmo. Łaska natomiast żąda umartwień, opiera się zmysłom. Chce być uległa i pokonana. Nie chce się rządzić własną wolnością, lubi karność, nad nikim nie pragnie panować. Usiłuje żyć zawsze pod władzą Boga, w Nim trwać i istnieć. Gotowa dla Boga ulegać pokornie każdemu człowiekowi. Natura pracuje dla własnej korzyści i patrzy na to, co by na drugim zyskała. Łaska zaś nie na to uważa, co dla niej jest pożyteczne i wygodne, lecz raczej dba o pożytek ogółu. Natura przyjmuje chętnie cześć i poważanie, łaska zaś wszelką cześć i chwałę wiernie odnosi do Boga. Natura boi się zawstydzenia i wzgardy, a łaska raduje się, że może dla imienia Jezusowego zelżywość cierpieć. Natura lubi próżnowanie i odpoczynek dla ciała. Łaska zaś nie umie próżnować, lecz chętnie podejmuje się pracy. Natura chce mieć wszystko osobliwe i wyborne. Odwraca się ze wstrętem od tego, co liche i pospolite. Łaska zaś ma upodobanie w rzeczach prostych i ubogich. Nie wzdryga się przed tym, co szorstkie i cierpkie, ani nie wzbrania się chodzić w starym ubraniu. Natura ogląda się na rzeczy doczesne, raduje się zyskami ziemskimi, smuci się ze strat, drażni ją lada krzywdzące słowo. Łaska spogląda ku rzeczom wiecznym, nie lgnie do doczesnych, nie martwi się ich utratą, nie rozgorycza cierpkimi słowami, bo skarb swój złożyła w niebie, gdzie nic nie ginie. Natura jest chciwa i chętniej bierze niż daje. Lubi dobro własne i osobiste. Łaska przeciwnie, jest miłosierna i społeczna, unika osobliwości, zadowala się małym, bo sądzi, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Natura skłania się ku stworzeniom, ku własnemu ciału, ku marności i rozrywkom. Łaska pociąga do Boga i cnoty, wyrzeka się stworzeń, ucieka od świata, ma w nienawiści żądzę ciała, powściąga wybryki, wstydzi się występować przed ludźmi. Natura lubi mieć jakąś zewnętrzną przyjemność,
która dogadza zmysłom. Łaska jedynie w Bogu szuka pociechy i ponad wszelkie rzeczy widome w najwyższym dobru ma upodobanie. Natura czyni wszystko dla zysku i własnej korzyści. Nie umie nic robić za darmo. Nie spodziewa się równej lub wyższej zapłaty albo pochwały czy względów i pragnie, aby jej dzieła i dary były nad miarę cenione. A łaska niczego doczesnego nie szuka i nie żąda innej nagrody oprócz samego Boga. Z rzeczy doczesnych i koniecznych pragnie tylko tego, co może posłużyć dla zdobycia wiecznych. Natura cieszy się z wielkiej liczby przyjaciół i krewnych, chełpi się dostojnym stanowiskiem i pochodzeniem, przymila się możnym, schlebia bogatym, przyklaskuje podobnym sobie. Łaska zaś nawet nieprzyjaciół kocha, nie pyszni się gronem przyjaciół, nie zważa ani na stanowisko, ani na ród, chyba ze względu na cnotę, którą się ktoś odznacza. Sprzyja bardziej biednemu niż bogatemu, lituje się więcej nad niewinnym niż możnym i dzieli radość z człowiekiem szczerym, a nie obłudnym. Dobrych zawsze zachęca, aby starali się o coraz doskonalsze dary i przez cnoty stawali się coraz bardziej podobnymi do Syna Bożego. Natura łatwo się użala na dolegliwości i braki. Łaska wytrwale znosi ubóstwo. Natura wszystko donosi do siebie, o siebie walczy i siebie broni. Łaska zaś cała kieruje się ku Bogu, z którego wszystkie rzeczy biorą swój początek. Nic dobrego sobie nie przypisuje, niczego zuchwale nie podejmuje, nie spiera się, nie przenosi swego zdania nad inne, lecz każde swe przekonanie i pojęcie poddaje ocenie wiecznej mądrości sądowi Bożemu. Natura rada, by znać tajemnice i słuchać nowinek, chce wiele doświadczać zmysłami i pokazywać się na zewnątrz, pragnie uznania i czynów budzących podziw i pochwałę. Łaska natomiast nie dba o nowiny i ciekawostki, gdyż wszystko to pochodzi z pierwotnego skażenia natury, a na świecie nie ma niczego nowego i trwałego. Uczy przeto panować nad zmysłami, unikać próżnej chwały i chęci popisu, ukrywać pokornie, co ma zasługującego na pochwałę i podziw i w każdej rzeczy i umiejętności szukać owocu duchowego oraz chwały i czci Bożej. Nie chce żadnej pochwały dla siebie, lecz pragnie, aby za wszystkie dary błogosławiony był Bóg, który udziela wszystkiego ze swej hojnej miłości. Taka łaska jest światłem nadprzyrodzonym i jakimś szczególnym darem Bożym, właściwą cechą wybranych, zadatkiem wiecznego zbawienia. Ona to odrywa od rzeczy ziemskich, wznosząc do umiłowania niebieskich, a człowieka cielesnego przemienia w duchowego. Przeto im kto więcej naturę powściąga i zwycięża, tym więcej otrzymuje łaski, która przez coraz to nowe nawiedzenia kształtuje człowieka wewnętrznego na obraz i podobieństwo Boże. Rozdział 55. O skażeniu natury i skuteczności łaski Bożej. Uczeń, Panie i Boże mój, któryś mnie stworzył na obraz i podobieństwo swoje, udziel mi tej łaski, której wartość i konieczność do zbawienia mi ukazałeś, abym zwyciężył swoją skażoną naturę
ciągnącą mnie do grzechu i zguby. Albowiem czuję w ciele moim zakon grzechu, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i podbijający mnie w niewolę, ażebym w wielu rzeczach słuchał zmysłowości. Nie zdołam też oprzeć się jej pożądaniu, jeśli mnie nie wesprze Twoja najświętsza łaska, którą tak łaskawie rozpalasz moje serce. Potrzeba Twej łaski i to wielkiej łaski, aby zwyciężyć naturę zawsze skłonną do złego od młodości swojej. Albowiem skażenie natury przez grzech pierwszego człowieka Adama spadło za karę na cały ród ludzki tak bardzo, że nazwą natury, którą stworzyłeś dobrą i prawą, oznaczamy już wady i ułomności natury skażonej, gdyż jej poruszenia niekontrolowane ciągną do złego i do niskich rzeczy. Reszta bowiem pierwotnej siły, która pozostała, jest jakby iskierką ukrytą w popiele. Jest nią rozum przyrodzony, otoczony wielką ciemnością. Ma on wprawdzie jeszcze rozeznanie dobrego i złego, prawdy i fałszu, nie jest już jednak zdolny spełniać wszystkiego, co uznaje za dobre, nie posiada też pełnego światła prawdy ani pierwotnej prawości swych uczuć. Stąd to, Boże mój, wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym, bo wiem, że prawo samo jest bezsprzecznie święte i sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie nakazujące unikać wszelkiego zła i grzechu. Lecz ciałem służę prawu grzechu, skoro słucham raczej pożądliwości niż rozumu. Stąd też wynika, że łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Przeto często postanawiam sobie wiele dobrego, ale że brak mi łaski, która by wspomogła moją niemoc, za lada przeszkodą cofam się i ustaję. Dlatego, choć wiem, jaka droga prowadzi do doskonałości i widzę dość jasno, co czynić, to jednak uginając się pod ciężarem własnego zepsucia, ku doskonałości wznieść się nie mogę. O jakże niezmiernie potrzeba mi, Panie, Twej łaski do zaczęcia dobrego, do doskonalenia się w nim i wytrwania aż do końca. Bez niej bowiem niczego uczynić nie zdołam, a z nią wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. O łasko prawdziwie niebieska, bez której niczym są nasze zasługi, nic nie znaczą wszelkie dary natury. Niczym jest sztuka, niczym bogactwo, niczym piękno ślub męstwo i nic nie znaczą w Twych oczach, o Panie, zdolności lub wymowa bez łaski. Albowiem dary przyrodzone mają pospołu dobrzy i źli, lecz darem właściwym dla wybranych jest łaska, czyli miłość. Nią wyróżnieni stają się godni życia wiecznego. Łaska tak dalece wszystko przewyższa, że bez niej nawet dar proroctwa czy dar czynienia cudów i najgłębszego rozumienia prawd byłby niczym. Ani wiara, ani nadzieja, ani wszelkie inne cnoty nie byłyby Ci miłe bez miłości i łaski. O łasko przebłogosławiona, która ubogiego duchem wzbogacasz w cnoty, a bogatego w dary czynisz pokornym w sercu. Przyjdź, spłynij na mnie od rana, napełnij mnie swą mocą, aby dusza moja nie ustała w drodze ze znużenia i osłości. Błagam Cię, Panie, abym znalazł łaskę w Twych oczach. Ona mi bowiem wystarczy,
choćbym nie otrzymał nic z tego, czego pragnie natura, jeżeli będę kuszony i dręczony wielu utrapieniami, nie ulęknę się złego, byleby Twa łaska była ze mną. Ona jest moją siłą, ona udzieli mi rady i pomocy. Mocniejsza jest od wszystkich mych wrogów, mędrsza od wszystkich mędrców. Ona mistrzynią prawdy, nauczycielką karności, światłem serca, pociechą w ucisku. Ona rozprasza smutek, odpędza trwogę, podtrzymuje pobożność, pobudza do skruchy. Czymże bez niej jestem, jeżeli nie uschłym drzewem, pniem bezużytecznym, nadającym się do wyrzucenia? Niech więc łaska Twa, Panie, uprzedza mnie zawsze i zawsze mi towarzyszy. Niech sprawi, bym był zawsze oddany dobrym uczynkom. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.